Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z serii na temat kryptowalut. Dzisiaj powiemy sobie trochę o bankach, tak więc miłego oglądania i zapraszam. Tematyka mojego kanału to kryptowaluty, jednak obok takiej wiadomości nie mogłem przejść obojętnie, tym bardziej, że może mieć ona wpływ na nasze pieniądze. Więc tak, nasza kochana Unia Europejska stwierdziła, że wspomoże sektor bankowy i pozwoli bankowi odmówić wypłaty naszych depozytów w momencie, gdy bank będzie miał problemy finansowe. Po co? Bo w założeniu ma to pomóc bankom wyjść z bankructwa. No ale tak naprawdę przyjrzyjmy się bliżej, jak to wygląda. Bank będzie miał prawo odmówić wypłaty depozytu naszych środków w okresie 5 dni w jakichś wyjątkowych przypadkach, czyli po prostu w przypadkach, gdy bank będzie miał problemy z płynnością. Ten okres będzie mógł się przedłużyć aż do 20 dni. Wyobraźmy sobie teraz, że mamy całe swoje pieniądze na koncie, tak jak na przykład ja nie używam praktycznie gotówki i bank blokuje pieniądze na 20 dni. No dobra, można sobie poradzić, ale wyobraź sobie, jest teraz taki człowiek, nie wiem, jak ja, który pracował kiedyś na etacie albo nadal pracuje i dostaje wszystkie pieniądze na konto. On nie może ich teraz wypłacić. On musi za coś żyć, musi za coś opłacić rachunki. No i co teraz? Więc no, dosyć niefajne posunięcie, tym bardziej, że najpierw wszyscy chcą, żebyśmy trzymali swoje pieniądze w bankach, a potem nas do tego zniechęcają. I jeśli wejdzie w życie to postanowienie, to tak naprawdę może nastąpić masowy odpływ pieniędzy z banków w jakieś inne miejsce, albo do skarpety, albo do sejfów w domu. Co ciekawe, skrytki bankowe nie wchodzą w to postanowienie, bo wchodzą tylko depozyty bankowe. Natomiast skrytki nie. Natomiast skrytka sama w sobie trochę kosztuje, trzeba ją opłacić i jest to trochę uciążliwe tak naprawdę. Natomiast jest to jakaś opcja. Jakie są jeszcze opcje? Są też opcje, można tak naprawdę zainwestować w złoto, w swoje większe oszczędności i trzymać to w złocie. Można także oczywiście wpłaci wszystko na kryptowaluty, to może też tak naprawdę dać duży dopływ gotówki do kryptowalut, bo jeśli ktoś zauważy, że jego bank ma problemy, to w tym momencie ludzie mogą masowo szukać innego miejsca, a z racji tego, że są przyzwyczajeni, większość z nas jest przyzwyczajona do cyfryzacji, prawdopodobnie będą uciekać do kryptowalut. Przynajmniej ja bym mógł tak zrobić, tylko że znowu z kryptowalutami jest taki problem, że one na chwilę obecną nie są stabilne i ceny naprawdę mocno się wahają, więc jest to też duże ryzyko. Więc ludzie będą szukać alternatyw, natomiast tak naprawdę no, będzie to dosyć trudna sytuacja i dlatego nagrywam, bo strasznie nie podoba mi się ten pomysł. Zresztą to, co robi ostatnio Unia, to bardzo mi się nie podoba i wiele ich pomysłów mi się nie podoba, ale to już mniejsza z tym. W każdym razie trzeba, jeśli wejdzie to w życie, będzie trzeba monitorować na bieżąco sytuację wszystkich banków, w których mamy konta i może się zdarzyć tak, że przy małej plotce jakiejś w tym momencie ludzie zaczną masowo wypłacać środki. Nawet bankowcy mówią, że nie jest to dobre rozwiązanie. W 5 dni oni nie zrobią zbyt wiele. A jeśli chodzi o 20 dni, to po tych 20 dniach ci przecież klienci wszyscy ich zjedzą, więc to tak naprawdę według mnie jest to mega destrukcyjny dla banków pomysł. Natomiast no, może się to przyczynić do szybszego rozkwitu kryptowalut. Możemy też iść całkowicie już w kierunku cyfryzacji. Tak niektóre państwa chcą, powoli się przymierzają do tego, żeby całkowicie wyeliminować banknoty i wprowadzić całkowicie cyfrową walutę. Być może będziemy szli w tym kierunku. Kto wie, co będzie za 20 lat czy 30. Natomiast warto monitorować sytuację z tym postanowieniem, bo ja powiem szczerze, że gdy ono wejdzie w życie, to nie zamierzam trzymać w banku swoich oszczędności, bo nie ufam bankom na tyle, żeby powierzać im moje finanse i jeszcze w momencie, gdy oni będą mieli problemy finansowe, ja będę musiał sobie stać w kolejce i grzecznie czekać, aż te problemy u nich albo się skończą pozytywnie, czyli wróci im płynność, albo negatywnie i ogłoszą upadłość i nigdy już więcej nie zobaczę moich pieniędzy.
Tak więc sam przeanalizuj, co to znaczy dla Ciebie. Jeśli podobał Ci się ten filmik, daj lajka w górę. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Hej.